przy starym browarze, piękna pogoda i bardzo dużo dzieci to idealne warunki dla rozwoju wyobraźni. Tu powstał Artfabet, alfabet sztuki, który po raz kolejny, choć w inny sposób, zabrał młodych w świat słów i liter. My byliśmy akurat na stanowisku liter GB, a są inne, na przykład sy i wy. Bo w tym roku są 19 Biennale sztuki dla dziecka. A S? S, bo super Biennale. Takie warsztaty to gra w skojarzenia i jak widać Biennale kojarzy się dobrze, niezależnie od miejsca, za to od lat. 9 maja 1973 roku tutaj otwierano w sali Wielkiej Zamku Biennale po raz pierwszy i przez 40 lat ono tutaj zostało. Kiedyś uczestniczyłam w Biennale jako mała dziewczynka, chodząc do szkoły. Bardzo dobrze to pamiętam, to doświadczenie. Wychodziliśmy wtedy jeszcze na stodele i właśnie różne magiczne rzeczy się działy, plastycznie, muzycznie i naprawdę gdzieś w pamięci mam to bardzo mocno. A potem jak skończyłam studia, już od kilku lat sama produkuję te wydarzenia dla dzieci. Jedną z najnowszych produkcji Centrum Sztuki Dziecka, przygotowaną specjalnie na Biennale, był koncert lutosławski dla dzieci. Świętujemy też rok lutosławskiego i rok Juliana Tuwima, które się szczęśliwie spotykają w koncercie lutosławski dla dzieci, bo lutosławski oprócz tych wspaniałych, wielkich, ale także i trudnych utworów napisał piosenki dla dzieci do wierszy właśnie Tuwima. To jest krok, żeby zachęcić dzieci do poznawania również kompozytorów, którzy kojarzą się z muzyką trudną, ale już podczas różnych projektów Centrum Sztuki Dziecka próbujemy namówić dzieci, również ich rodziców, nauczycieli, opiekunów do tego, żeby sięgali szerzej, nie tylko po twórczość, która się kojarzy bezpośrednio z dziećmi, ale też po muzykę trudniejszą, którą warto przekazywać dzieciom. Wyśpiewują, tralalują, a sam mistrz ma tutę ują i sam w śpiewie się rozpala. Trala, 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 trala. Spotkanie ze słowami i muzyką dwóch artystów należących do historii polskiej kultury było też szansą na docenienie młodych twórców. Na scenie pojawili się wokalistka Dorota Miśkiewicz i zespół Kwadrofonik. Myślę, że najważniejsze, żeby została taka magia, poczucie czegoś niezwykłego. Natomiast na pewno zmieniają się środki, którymi do tego doprowadzamy. Stąd wzięła się nowoczesna oprawa koncertu, którą zapewniła VJ-ka Jagoda Halińska. Stąd multimedia i poszukiwanie nowości. Dzisiejszą nowością była dedykowana najmłodszym premiera kabaretu Hrabi. Bez wąsów to ich pierwszy program dla dzieci. Pierwszy i stresujący. Wiemy, z czego się ludzie, czego śmieją się dorośli, na co zareagują, co będzie dla nich zrozumiałe, a co nie. Natomiast świat dziecka jest dla nas wielką tajemnicą. Zjedz, ogórka jest zdrowy! Nie chcę! To ty zjedz! Halo! Jak się okazało, stres był zbędny, bo radosny śmiech na widowni mówił sam za siebie. Widzicie ten dźwięk? To jest straszny. Często sztukę dziecięcą się postrzega niepotrzebnie, taki troszeczkę w infantylny sposób. My chcieliśmy zrobić normalny kabaret, taki klasyczny kabaret, z tym, że z myślą o dzieciach. Tata nie mógł do pana zadzwonić, bo mama zjadła mu telefon. I to chyba zasada, która jest ważna na Biennale Sztuki dla Dziecka od 40 lat. Powiedziałbym paradoksalnie, że zmieniło się wszystko i nic. Dzieci się oczywiście zmieniają, tak jak czasy się zmieniają, ale to, co jest podstawą człowieczeństwa, jest ciągle takie samo i kiedy rozmawiamy z dziećmi, musimy brać pod uwagę oba te czynniki. Oczywiście tak samo festiwal się zmieniał, a jednocześnie te główne idee, które go tworzą, idea partnerstwa, idea poważnego traktowania dziecięcego odbiorcy, nie zmieniła się ani trochę. Kto chce sprawdzić, jak to działa w praktyce, powinien się spieszyć. Jutro ostatni dzień Biennale. Ostatni, ale wciąż pełen atrakcji. W parku Wilsona pojawią się opowiadacze i będzie bajkowo.